przedstawiciel opcji społecznej. Cześć. Cześć. Trzy słowa do kamery. Bardzo mały jest szyld tutaj. Bardzo mały szyld, tak. Trudno trafić. Tutaj jakoś, żeby nie zasłaniać. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej kandydatów KWW Kukiz15 województwa podlaskiego. Tematem dzisiejszej konferencji będzie bezpieczeństwo naszego regionu województwa podlaskiego. Jako kandydaci KWW Kukiz15 pragniemy zwrócić uwagę na pewien taki paradoks, że w latach 80. czy 70. chociażby, czyli w czasie, kiedy teoretycznie wschodnia granica była tą granicą, z której żadne zagrożenie miało nie płynąć, tak? Przynajmniej w oficjalnej wersji tego państwa, była bardziej zabezpieczona i było większe nasilenie jednostek wojskowych niż obecnie. Uważamy, że jest to sytuacja skandaliczna i naszą propozycją jest przede wszystkim wzmocnienie wschodniej flanki państwa polskiego, tak? Bo uważamy, że tutaj jest zbyt mała obecność wojskowa, militarna naszego państwa. Naszą propozycją kandydatów KWW Kukiz15 jest przynajmniej wdrożenie silnej obrony terytorialnej w województwie podlaskim. Uważamy, że jest potencjał, aby młodzi ludzie mogli budować obronę terytorialną, cywilną, tak, również. Jak uważamy też, że powinniśmy stworzyć szereg dobrowolnych inicjatyw militarnych, chociażby z przeszkoleniami wojskowymi dla osób chętnych, z tego względu, że osobiście znamy wielu młodych ludzi, którzy mają zainteresowania właśnie militarne, są sprawni fizycznie, chcieli bronić naszego regionu w czasie konfliktu, ale nie mają takiej możliwości, ponieważ nikt ich nie przeszkoli wojskowo i jest to obecnie niemożliwe w ramach państwa polskiego. Ponadto też uważamy, że należy zdecydowanie zwiększyć tutaj granicę wojskową w Białymstoku oraz pomyśleć nad powrotem jednostek wojskowych w niektórych regionach naszego województwa, z tego względu, że sytuacja na Ukrainie pokazuje, że nie żyjemy wcale w tak stabilnych czasach, jak się niektórym wydawało i z pewnością silna obecność wojska polskiego spowoduje to, że mieszkańcy naszego regionu po prostu będą bezpieczniejsi. Gdzie miałbym wrócić te jednostki? No, możemy pomyśleć o różnych lokalizacjach, tak? Mamy słabo obecnie garnizon w Łomży. Kiedyś istniał garnizon w Grejewie chociażby, tak? Później przenoszony właśnie w kierunku Łomży do Czerwonego Boru. No ale tutaj przede wszystkim trzeba wzmocnić Białystok, z tego względu, że ten pułk rozpoznawczy jest zbyt słaby naszym zdaniem. Nie wierzymy w to, że w razie jakiejkolwiek agresji, no pułk rozpoznawczy Białystoku byłby w stanie bronić województwa podlaskiego. To jest po prostu mit, tak? I z tego co wiem, wiele generałów nawet nieoficjalnie mówi, że planem armii polskiej jest po prostu wycofanie się ze Niewisku od razu, tak? I tam ustawienie jakiejkolwiek obrony dla państwa. Dlatego też chociażby postulujemy właśnie budowę tej obrony terytorialnej, tak szerokiej, bo jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcą po prostu tak się bronić, ćwiczyć, mają takie predyspozycje i możliwości, ale nie mogą. No, zgłaszają się do WKW, WKW ich tam odsyła, że zapiszą, być może jakieś szkolenie organizowane, natomiast powinna być sytuacja taka stworzona, że jeżeli młody człowiek chce, ma do tego predyspozycję i potencjał, bo i po prostu iść sobie w szkolenie wojskowe, nie wiem, 6-9 miesięcy, to jest do ustalenia przez specjalistów, ile miesięcy trzeba trenować, aby być pod sprawnym żołnierzem, tak? Po prostu na wypadek wojny. A koszty takiego szkolenia kto podniesie? Państwo polskie oczywiście, no państwo polskie ponosi koszty obrony państwa. Ale to byłyby koszty dodatkowe. Tak, zgadza się, natomiast wydaje mi się, że na bezpieczeństwie kraju nie można za bardzo oszczędzać, bo to się może się skończyć. Jakie propozycje ekonomiczne dla Podlasia będą, jeżeli pan dostanie się jako poseł i jakie będą pana pierwsze kroki? Przede wszystkim z wykształcenia jestem specjalistą do spraw wschodnich. Z tego względu, że zarówno licencję, jak i pracę magisterską pisałem ze stosunku z Białorusią. Uważam, że w latach 90. i 2000. Białystok świetnie rozwijał się przy współpracy właśnie z państwem białoruskim. Tutaj mamy bardzo wiele wspólnego, nie tylko kulturowo i cywilizacyjnie, ale także gospodarczo i ekonomicznie. Jest to pewna szansa dla nas, jest to duża szansa na rozwój dla województwa podlaskiego i musimy przełamać pewne bariery, musimy nie patrzeć tylko i wyłącznie na tą politykę z narzucenia Brukseli i Berlina, tak, która każe nam skłócać się z Białorusią, tylko prowadzić własne interesy, zbliżać się kulturowo, zbliżać się cywilizacyjnie, gospodarczo, bo w tym zarówno i Białorusini, i Polacy upatrują swój zysk. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że obecnie młode pokolenie masowo wyjeżdża, tak, z Podlasia i żeby przeciwdziałać temu zjawisku, tak, bardzo przykremu, według mnie trzeba proponować dwa filary. Rozwój mieszkań i pracy, czyli generalnie lepsza polityka mieszkaniowa, tańsze mieszkania dla młodych ludzi. Nie może być tak, że obecnie jakaś lichwa deweloperska bogaci się na tym, żeby młody człowiek mógł dostać mieszkanie, potem spłaca ten kredyt przez 40 lat, a często potem bankrutuje po prostu. No i praca, tak? Tutaj też nie może być tak, że młody człowiek zaczyna swoją pracę na umowie śmieciowej, na której tam ma kilka złotych na godzinę, często nie ma żadnych ubezpieczeń społecznych.
No i powoduje po prostu to, że wyjeżdża, tak? Kupuje bilet do Anglii, no i ucieka z tego względu, że nie ma tutaj żadnej perspektywy. Nie ma gdzie mieszkać, bo mieszka w wynajętym pokoiku, no i nie ma z czego żyć, bo zarabia 8 zł na godzinę na umowie zlecenia. Pojawił się pomysł chyba prawdopodobnie Prawa i Sprawiedliwości, by za godzinę płacić minimum 12 zł. Jak pan to skomentuje? Przede wszystkim musimy zacząć od obniżki ich podatków. Z tego względu, że jeżeli najpierw będziemy stosować przy płacy minimalnej, to się może skończyć do gospodarki. Pierw obniżmy podatki, ściągnijmy z przedsiębiorców duże wymagania fiskalne i w ogóle obciążenia jakiekolwiek biurokratyczne. Wtedy usiądźmy z nimi uczciwie do poważnej rozmowy na temat płacy. Bo jeżeli zdejmiemy z nich pewne obciążenia, no to utracą argument taki, że nie dadzą rady prowadzić firmy, jeżeli podniosą płacę dla swoich pracowników. To co w takim wypadku zrobić, żeby zwiększyć eksport Polski? Tak jak powiedziałem, no przede wszystkim trzeba szukać nowych kierunków tutaj eksportu, bo rządy Platformy Obywatelskiej, wcześniej PiSu i tak dalej, nauczyły nas tylko na patrzenie w kierunku zachodnim. Tutaj Ameryka niektórym jawi się jako ten wielki zbawca Polski, tak samo wszystkie państwa zachodnie, natomiast nikt nie patrzy w kierunku wschodnim. Białoruś, tak, tutaj Rosja, Kazachstan, te państwa rozwijające się na Dalekim Wschodzie, jak Chiny przede wszystkim. Chiny proponują się Polsce uczestnictwo w wielkim projekcie budowy nowego szlaku jedwabnego. Tutaj Polska powinna wyciągnąć rękę z otwartą przyłbicą i promować ten projekt, tak, i współfinansować, iść razem tutaj w kierunku tym wschodnim i tutaj szukać nowych rynków zbytu. Przypominam, że w latach 80. chociażby, w tym okresie oczywiście no, komunistycznym, przykrym dla narodu polskiego, ale Polacy zdołali wtedy jakoś eksportować chociażby do państw Bliskiego Wschodu też, tak, do państw arabskich. Teraz z powodu polityki Stanów Zjednoczonych nie możemy tego robić, bo nam nie wolno. To trzeba przełamać. Kwestia z imigrantami. Pani Miriam Szadet chciałaby ściągnąć syryjskich chrześcijan, natomiast rząd pani Angeli Merkel chce nam dać swoich tak zwanych imigrantów, którzy niestety mogą być bardzo nietolerancyjni w stosunku do nas. Czy jest się czego bać? Oczywiście, że jest się czego bać. No, imigranci muzułmańscy są ludźmi, którzy raczej nie będą się z nami asymilować. Oni rozumieją tylko prawo siły, tak? Jeżeli są w dużej grupie, są zwarci i mocni, a są to młodzi mężczyźni, czyli są tacy po prostu, tak? Silni, zwarci i gotowi, to raczej nie będą patrzeć potulnie na nasze tutaj liberalne prawa, tylko będą próbować narzucać swoje reguły gry, tak? Tak jak to robi na Zachodzie obecnie. Jeżeli chodzi o pomoc chrześcijanom, trzeba chrześcijanom pomóc, ale rozważmy chociażby pomoc tam na miejscu. W tym znaczeniu, aby zniszczyć tą hydrę, jakim jest państwo islamskie, tak? Możemy pomyśleć o tym, żeby uzbroić grupy chrześcijańskie, które chcą walczyć z tym państwem i tam na miejscu im w ten sposób pomóc. To też jest do rozważenia. To znaczy, że papież Franciszek I powinien ogłosić krucjatę w celu ratowania chrześcijan na Bliskim Wschodzie? Krucjata to jest ciekawe zagadnienie, tak, z tego względu, że krucjaty znamy raczej z historii, aczkolwiek też niestety no, obecnie państwa zachodnie raczej nie słuchają Kościoła, tak? To co trzeba powiedzieć jasno, realizują tylko wyłącznie swoje partykularne interesy. Natomiast jakaś forma wsparcia, jeżeli papież Franciszek uznałby, że należy iść zbrojnie, tak, i walczyć z tym państwem islamskim, to powinna być moim zdaniem, bo w pewnych sprawach trzeba się modlić, ale trzeba też po prostu podejmować czynne działania.